nad starciem czuwa Bartosz Węgielnik. Tak, to pierwsza turniejowa walka MMA przed nami. W klatce już Mikołaj Różański i Paweł Małocha. Obydwaj po jednej porażce na swoim koncie. Mikołaj Różański ponadto miał dwa zwycięstwa. Mocne rozpoczęcie. Nikt się nie zamierza tutaj oszczędzać. Bardzo mocne wymiany na razie bokserskie. Próba low kicka wewnętrznego. O, Paweł Małocha próbował tutaj wejść w nogi, obalić. Złapał pełny pas, teraz będzie może z tego próbował jakiś technik zapaśniczy, który Miki teraz próbuje ładnie wykluczać. Paweł Małocha teraz skontrolował Mikołaja przy siatce, ale to ten jednak skontrował jego akcję i znalazł się w parterze. No widzimy, że jedna tam akcja odniosła skutek, bo pod lewym okiem widać już jakieś rozcięcie. Tak, jednak te rękawiczki, można powiedzieć, nie są duże i każdy cios bardzo mocno czuć. Mikołaj Różański na razie bardzo spokojnie stara się poprawić swoją pozycję z tej półgardy. Paweł Małocha dosyć dobrze kontroluje tutaj, dystansuje go tym kolanem, ale powiedziałem to w złą godzinę, bo Mikołaj Różański już w pozycji bocznej. Myślę, że będzie szukał tutaj rozwiązania tego pojedynku. Ostatnią swoją walkę wygrał właśnie przez skończeniu, ile pamiętam, była to dźwignia skrętowa na nogę. Bardzo dobra kontrola, wie, że ma sporo czasu. Spokojnie kontroluje walkę, musi tylko pamiętać, żeby przez cały czas była akcja, aby sędzia nie podniósł walki do stójki. Tak, on tam pracuje nad jakimś podebraniem ręki, nad ewentualnie jakimś duszeniem. Troszeczkę nam tutaj przygasło światło. Zawodnicy troszeczkę się teraz będą bili w innych warunkach. Można powiedzieć dyskotekowych. Przejściowe problemy techniczne. No Mikołaj bardzo rozsądnie tutaj ma bardzo dobrą kontrolę i stara się obijać przeciwnika po korpusie. Paweł Małocha niestety nie może znaleźć na to recepty. Stara się skręcać, ale trochę niepewnie, ma tam rękę pod pachą. No, teraz była szansa podpięcia duszenia, ale Miki chyba zrezygnował z akcji parterowych. Tak, woli bić się w stójce. Widać, że czuje się pewnie, to obalenie musiało dodać mu trochę skrzydeł. Nie to, żeby to miało jakieś specjalne znaczenie, ale warunkami fizycznymi Mikołaj Różański również zdaje się głować nieco nad rywalem. Ale zobaczmy, czy przekuje to w tej walce na rezultat. Bardzo ładne kopnięcie. Oj. Tak, to może być koniec tej walki. Koniec. Fenomenalna akcja, piękne kopnięcie tuż pod żebra. No, Mikołaj Różański pięknie rozpoczął ten turniej od szybkiego zwycięstwa. Tak, no zadecydował na pewno ten cios na wątrobę. Krótka walka, więc i szybkie ogłoszenie werdyktu. No ta walka na pewno mogła się podobać. No ta akcja przywodzi mi na myśl Rusza Ziółkowskiego,
który równie efektownie kilka gal wstecz pokonał swojego przeciwnika. Dominika Chmiela. Tak jest. Ale wysłuchajmy werdyktu. Efektowne TKO w pierwszej rundzie. Zwycięzcą jest reprezentant West Coast Team Świnoujście, Mikołaj Miki Różański.